O, cześć. Jesteśmy w przepięknym studio na Torowej w Rzeszowie i przygotowujemy się do nagrań. Właśnie przygotowujemy tak zwane rybki pod nagrania właściwe, które już niedługo. A ja dostałem nową gitarę. No to jedziemy! Dawać. Później nam to wszystko już było fajnie, się pracowało lepiej. Jak ci się grało na basie? Fantastycznie, rewelacja. No, kupę kartonu. Pozdrawiam wujka, że miał taką fajną gitarę też. Teraz daję dwie okiejki. Przyda nam się. Dzień dobry, mamy pierwszy dzień nagrywek, będziemy przez 3 dni nagrywać perkusję i w ogóle pierwszy dzień nagrywek, jeżeli chodzi o tą płytę. Jedziemy dzisiaj z Ziembulem do studia w Jedliczu, mamy godzinę 8.05, stoimy w rzeszowskich korkach. Póki co plan jest taki, żeby pojechać na stację po hot doga i coś zjeść. Ziembul jak zwykle spóźniony. A jedź to. Szkoda gadać. Ale jedziemy. Godzina 9.35. I już o tej godzinie bębny powinny być nagrane. Dokładnie. Być nagrane już całe. No. Już miks mówię. Pasy proszę zapiąć. I telefon wyłączyć. Bo. Mam tu jeszcze parę obrazków, które otrzymałem od dzieci na drogę, żeby bezpiecznie podróż miała. Tak. I tak. No. Co to jest? Tak nie było w oryginale. Za 600 metrów na rondzie drugi zjazd. Mlecznym człowiekiem. Mleko lubię. Lubię mleko. Mleko. O, tego się nie spodziewałem. Oj, tu. 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 Gdzie to można jechać? Tutaj. Najlepiej cofnij. Musisz jakoś tak, żeby cofnął. Dojechać szczęśliwie. Proszę tu nalepkę. Ładnie. Z tego samochodu. Domek drewniany. Domek drewniany. I co robimy? Wracamy. Wracamy? Mhm. Parę rzeczy tylko. Parę rzeczy. Dokładnie. A proszę, co za naklejka taka tutaj, niebieska? Chłopcy lemurowcy. Proszę bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Co tu się stało? Dobrześmy trafili? Cześć. Dobrze trafiliście. Trochę spóźnienie. Byłeś na vlogu. Dojechaliście. Dojechaliśmy. W końcu. W końcu, no. Tyle lat to trwało. Tyle lat to trwało, dokładnie. Kurczę, kiedy się widzieliśmy ostatnio? 2017 albo 16. Nie, 18 chyba. Albo 18? 18, no. No. Czas leci. Działamy. Tubuleo jesteśmy. Nagrywa. Tak, tubuleo nagrywa. Mi się strasznie podoba ta piosenka z tym, z Justynoką. Aha, no wiem. Strasznie, te wokale, które tam są. Ze starej płyty, super, jeszcze, prawda. No to tak, były pomiary robione, to było w sumie wszystko od A do Z robione. Wszystko tu się pozmieniało. Ale pięknie jest, naprawdę. Przez takiego mojego kolegę bardzo dobrego. Panie, wyłącz pan tą kamerę, trzeba nosić. Panie, a kto gra na tych bębnach? Ja? No. Zobaczmy jeszcze reżyserkę.
wczoraj i przedwczoraj siedziałem na Facebooku. Ciasne, ale własne. Nie no, przy... nie no, pięknie, naprawdę. Piękne studio. Bo ja mam high-head, jeżeli chodzi o chata, mam K z Diana. Jest ciemniejszy, co nie? Jest taki bardziej zbalansowany. Taka, wiesz, zależałoby mi na tym, żeby high-head był, wiesz, ciemny, co nie? Żeby on sobie tam płynął razem z dźwiękiem, a nie żeby... Wiem. No okej. To jest fajne. Dostałem na święta siostry. Także jest, aha, no, ten jest zawalisty. No możesz sobie, wiesz. Na werbel czy na werbel wszystko? Aha, okay. Możesz sobie, wiesz. Aha, no to gdzieś tu widziałem. Zawalisty to jest, naprawdę. Jak tam, Michałek, nastrój? Pracuję ciężko. Nie widać? Jak nastrój przed nagraniem? A, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dave Webb, znany perkusista. Popatrzcie, nawet się Dave'owi podpisał. Tak mi się wydaje, że to jest jego podpis. Wow. Ja nie wiem. Perkusja znanego perkusisty. Dave'a oczywiście. No, nikogo innego. No, gdzie tam jakiś Demon? Nie. Dave. Chodzi tu o Dave'a oczywiście. Ale pierwsza litera się zgadza. Ale pierwsza litera się zgadza. Dokładnie. Forma dobra dzisiaj? Myślę, że tak. Zobaczymy, co się okaże. Zobaczmy, jak to z tej perspektywy się siedzi za bębnami. No kurde, fajnie tak być otoczonym tym wszystkim. Patrzcie, jak się naciska. Fajne mam klapki, kapcie. Przywiozłem sobie z domu, żeby poczuć się jak w domu. Dobra, to instaluj się, nie będę przeszkadzał. No i co, pomału nabiera to już kształtu. W sumie chyba mikrofonowane wszystko, Kuba, tak? No tak, bębny nie stroją. Właśnie, no i perkusista pijany. Kable nie rozgrzane jeszcze. Jeszcze chwilę, jeszcze musimy godzinę poczekać. Aż to wszystko w ogóle zacznie brzmieć, bo to... Jest to, powtórzmy, bo tam się zawahało trochę tempo. No tu od tego. Tylko tam wejdź sobie troszkę wcześniej, wiesz? No dobra, no. No tu ma być cięcie takie, faktycznie cięcie. Tak, bo będzie tutaj... Chłopaki chyba przyjechali. No! Panowie! Nareszcie. Kawał drogi, siemandero. Siemandero. Siema. Cześć, Michałek. Ale tu ładnie w ogóle. Ładnie. Panie Łukasz, co pan tu dla nas przygotował? Przygotowałem dla was fajne miejsce, w ogóle się zaskoczycie, bo się trochę pozmieniało. O kurde. Idźcie, papcie. O kurde, tutaj? Wszystko. Chodźmy. Cześć, sportowcy. Miałeś parę tych pułapek, a tak to? Chyba tylko część była. No. Ale perkusja dalej w tym samym miejscu. Tak. No, i nawet ta sama. Nawet ta sama. A o, tutaj lepiej gada. Lepiej gada w tym miejscu. No, jeszcze co jeszcze? Londyn. U nas tu już chyba z 2 lata. A więcej? Teraz już jestem. To już ostatni ale numer dzisiaj. To chłopie nawet nie wiesz, jak się cieszę, że to jest. Co jeszcze tam robisz? Wojnę. Bo słucham na bieżąco tego, co tam tutaj młodzisz i... O. Dobra, papul. Dobra, składamy. Chodźcie do reżyserki. W ogóle Antek ogarnął... To jest Devil? Nie Devil. Devil. Jolana. Wasidło, chłopie, jak to gada. A to te basy Jolany są takie całkiem kurde dobre. To ja nie wiem, czy to nie jest jakiś składak, ale to co powinno jest takie kartonowe brzmienie. Brzmi coś pomiędzy takim Fenderem z pełną dechą, a jakimś takim hollow body, nie? No. Wiesz, nie jest ani w jedną stronę, ani w drugą. Jest taki karton. Ale ty kojarzysz takiego basisty Marcina Pędowskiego. I właśnie grał jakoś na Jolanie swoją płytę nagrywał, a czy kilka utworów, to kurde. No chłopie, jak to usłyszysz, to... Dokładnie. Chodźcie z nami, widzowie. Macie rację, bo...